Cześć, witajcie Detailingowy Dziadzia. Dzisiaj kolejne porównanie Citrus Foam. Miałem powiedzieć, wiadomo, ja, kurczę, zawsze mi te nazwy tak jakoś szybciej wchodzi mi ten od Shiny'ego. Citrus Foam od Cleantecha i Detailing TFO, Traffic Film Off. I teraz tak, porównanko na moim gruzie, tył auta, zaszczurzane prawie miesiąc. Co z tego wyszło? Zapraszam Cię do dalszej części filmu.
I teraz tak, jeżeli chodzi o domywanie. Tak jak zauważyłeś, na górnej części zderzaka pociągnąłem TFO i było więcej brudu. Z tego względu, że tam ewidentnie myjką nie dojechałem, tak jak przy CleanTechu. Zresztą na filmiku to widać, mam nadzieję. Ominąłem. No, tak jak mówię, no tutaj kurczę, wystarczy jedno złe dojechanie myjką i wychodzą kwiatki. Także jeżeli chodzi o oprysk, tutaj porównywalnie. Naprawdę porównywalnie. Ja tutaj nie widzę jakichś subtelnych różnic, kurczę. Tak naprawdę na dolnej części zderzaka widać, pociągnąłem ten sam ruch, dwie strony, ta sama odległość i ten sam brud, można powiedzieć, kurczę. Z pianownicy PA nie próbowałem z tego względu, że wiem, jestem przekonany nawet, że CleanTech wypadnie lepiej, bo TFO jest typowo do oprysku. Zdecydowanie fajniej TFO się wypukuje od CleanTecha. To w ogóle przepaść. Jeżeli chodzi o CleanTecha, no niestety tutaj jest masakra z wypukiwaniem, ale pianka zbiera świetnie, bo jest wszechstronna. Osobiście, jakbym miał wybierać, jeżeli chodzi o oprysk, wybrałbym TFO, z tego względu, że dłużej posiedzi, tak. Pomimo, że CleanTech jest taki oleisty, on kurczę za długo nie siedzi z oprysku. Zdecydowanie TFO dłużej posiedzi, zdecydowanie fajniej się wypukuje. Jeżeli chodzi o pianownicę PA, no to tutaj CleanTech miażdży. Jeżeli chodzi o wszechstronność, wybrałbym CleanTecha, z tego względu, że jest bardziej wszechstronny. I tutaj teraz jeszcze w stronę CleanTecha, bo kiedyś porównałem ich CF z ich TFR-em. I tam, że porównanie karkołomne, to już mówiłem w ostatnim filmie, później na forum przeprosili, rzeczywiście, bo wypuścili jakąś tam część zła partia i to zależy, jak się trafiło. Jeden produkt, w jednej butelce produkt działał, w drugiej wcale, w trzeciej połowicznie. No dobrze, no i co lepsze, oni dopiero się przyznali, jak dali to jegomościowi, który sprawdził i powiedział, że nie działa. No tak, no co taki garażowiec jak ja może wiedzieć o pianie? No szkoda, że nie wierzyli, że ja to zawsze powtarzam. Nieważne jaka firma, staram się być obiektywny i tak jak widzę produkt, tak go przedstawiam. I to jest moja subiektywna opinia i tutaj na szczęście potwierdziło się to moimi testami, porównaniami, że produkt, ten TFR był do, no wiadomo do czego. Niby mają ten TFR zwracać osobom, które zakupiły go tuż zaraz po wypuszczeniu. Ja jestem jedną z tych nieszczęśliwych osób. Mieli się do mnie odezwać, no na razie cisza, no zobaczymy co dalej. Myślę, że się odezwą, jak już będą wiedzieli, że ten TFR jest pewny, bo teraz będą sprawdzać, no właśnie. Ale musiał to potwierdzić rycerz internetu, którego serdecznie pozdrawiam. Napisali na forum, któż to jest, coś za jegomość. Ale no garażowcowi nie wierzą, a moim zdaniem większość właśnie kupujących to będą garażowcy. Będą garażowcy, ludzie właśnie tacy jak ja, amatorzy, zweryfikują to. Bo zawodowi detailerzy, oni mają swoje, kurcze klimaty i tutaj nie będą się bawić, nie będą testować, próbować jakiś nieznany produkt. On wie, co ma dobre, wie, czym mu się szybko pracuje, więc tutaj bym się w tę stronę, jeżeli chodzi o firmy, skłonił jak najbardziej. Zrobił ukłon, że tak powiem, przepraszam. No dobra, podsumowując jeszcze raz, bo się tak troszeczkę rozgadałem, ale chciałem to troszeczkę wyprostować. Dojedzie do mnie ten TFR, porównam go ponownie z Citrus Foam, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na chwilę obecną ten TFR leży od CleanTecha i teraz tak, porównanie tych dwóch produktów. Wybrałbym, jeszcze jedna rzecz. Ja nie rozumiem, dlaczego oni chcą wypuścić tego TRF-a, jak ten Citrus Foam robi roboty, bo myślę, że wypuszczą tego TFR-a, ale to będzie strzał w kolano moim zdaniem. Z tego względu, że Citrus Foam jest mega wszechstronny i robi to, co ma robić. I robi to bardzo dobrze, chyba że Citrus Foam popsują. Na korzyść TFR-a z oprysku, powiedzmy. Nie wiem. Wiadomo, chodzi o kasę moim zdaniem. Tak czy tak, ja osobiście jakbym miał wybrać między TFO a Citrus Foam, wybrałbym Citrus Foam. Z tego względu, że jest bardziej wszechstronny. Jakbym miał wybrać tylko do oprysku, wybrałbym
TFO z tego względu, że dłużej siedzi i fantastycznie się wypłukuje i moim zdaniem całkiem fajnie odtyka. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!